Cezary Parafinowicz, uczeń zespołu szkół nr 4, został zwycięzcą ogłoszonego przez prezydenta Suwałk konkursu pod hasłem 100 lat niepodległej. Na konkurs wpłynęło łącznie 26 prac, z których 20 to grafiki komputerowe, pozostałe 6 prace rysunkowe. W kategorii prac rysunkowych wygrała praca Przemysława Knopa, również reprezentanta zespołu szkół nr 4. Autorami pozostałych nagrodzonych prac byli Ola Iwanowska z ZST, Patrycja Winniczuk z 7 LO, Karolina Baluta, reprezentująca pierwszy ogólniak, a wyróżnienie za grafikę komputerową przypadło Marcinowi Kopiczko, reprezentantowi zespołu szkół sióstr salezjanek. W kategorii rysunek komisja konkursowa nie przyznała wyróżnienia. Uznano, że w tej kategorii wpłynęło zbyt mało prac. Prezydent Renkiewicz wręczył młodym plastykom nagrody, bony na zakup książek. Podziękował im także za podjęcie wyzwania. Jak zauważył na spotkaniu z młodzieżą, temat nie był łatwy, dlatego docenić należy wyjątkowość prac. Zwycięska praca grafika Czarka Parafinowicza stanie się podstawą puzli, które suwalski samorząd wyda z okazji stulecia niepodległości.